zwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Dzień dobry. Proszę Państwa, tak, jest złota polska jesień. Ewidentemente, kiedy wyglądam za okno, jest złota rzeczywiście i co nie jest złote z natury swojej, to wyzłocone słońcem. I trochę dlatego, a trochę z innych powodów, proponuję Państwu temat dzisiejszego wykładu. Pierwszy złoto jesienny katar. Przyniosłem katar ze sobą i na ten temat będziemy rozmawiać. Jedna dziurka ciecze i piecze, druga zalega zaczopowana, w zatokach trwa wojna i czerwone pulsacje. W związku z powyższym mam utwór, który doskonale opisuje sytuację mojego nosa i okolic. No, tym bardziej, że artysta arabski i pochodzi z Kataru, więc pasuje podwójnie. Thank you.
نفسي أركب الحنطورات حنطر شيك ماشي وأركب الحنطور Jaka piękna pieśń. Jest po arabsku opisana na płycie w takie zawijaski eleganckie, arabeski, ale jest też transkrypcja na nasze i wyraźnie napisano tytuł utworu Dirigil, Dirigil, czyli pasuje do audycji. Proszę Państwa, w trakcie Kataru wszystko nam się kojarzy z Katarem, z niczym innym, bo o niczym innym nie możemy myśleć, jeżeli myślą przewodnią jest nos. Miało być dzisiaj o Częstochowie, bo się do Częstochowy wybieram, o górach jasnych, ciemnych, wulkanicznych, czarnych i czerwonych, pustynnych, o obrazach świętych, no ale jak nos zatkany, to będzie o Katarze. Ja natomiast proponuję Państwu utwór wykonany na dwie trąby, przy czym jedna trąba jest zatkana, a druga trąba jest odetkana. طراف 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 نقتلكم بسلاح طرافة طراف 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 نقتلكم بسلاح طرافة طراف 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 لا نهرب منكم للخافة
نقتلكم بسلاح درافة. Dzisiejsza audycja jest wyrazem solidarności społecznej z tą mniejszością naszych słuchaczy, która jest prześladowana katarem, która jest dyskryminowana pod względem oddechowym i ogólnie niepełnosprawna. I teraz utwór pod tytułem Marzenie zakatarzonego. W marzeniu zakatarzonego artysta będzie śpiewał po hiszpańsku Déjame soñar, daj pooddychać nosem. Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está. Puerto Rico lindo, me hace tan rico poder pensar que yo soy tu hijo como Muñoz, Morel y Escobar. Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar. Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar que eres Puerto Rico mi gigante chico. Y déjame soñar, déjame soñar. San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más. Que sea Mayagüez estudiantil, orgullo de allí. Guárdame un palmar y un amanecer cantando un zorzal. Quiero una hamaca, café, la jataca, guábara de allí. Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar. Quiero oír un jíbaro cantar y le conteste un gallo en madrugar. Comer poma rosa y oler las rosas de mi rosal. Del norte, del este, del sur y oeste, Poncio San Juan. Valle de Collores, déjame que llore mientras llego allá. Y déjame soñar desde acá y déjame soñar, déjame soñar. Déjame soñar, quiero tu café con
Mam przygotowane pod każdy z Państwa sposobów radzenia sobie z katarem piosenki. Zobaczymy, czy mnie ktoś czymś zaskoczy. Pierwszy sposób poradzenia sobie z katarem to dmuchanie. Dmuchanie pomaga na katar. Tak twierdzi słuchacz. Proszę Pana, dmuchanie nosa powoduje większe wydzielanie tego, czego się pozbywamy. No i jeszcze powoduje otarcia nosa chusteczką do czerwoności, ale mimo to dmuchamy wytrwale dla tej chwilowej iluzji ulgi, że przeszło, że jest lepiej. No nie jest lepiej i nie będzie, tylko będzie gorzej, bo wydmuchaliśmy, zrobiło się miejsce na następne, a organizm produkuje. Z wycieraniem nosa i dmuchaniem jest jednak tak jak z jedzeniem pączków. Nie sposób zjeść pączka bez oblizywania się albo ocierania ust, jak te drobinki lukru nam się poprzyczepiają. No niech ktoś spróbuje, niech się założy z drugim i niech w skupieniu zjada pączka bez lizania buzi albo wycierania ust. Niech spróbuje. To ja wtedy spróbuję nie dmuchać. Dmuchali w tym utworze w różne trąby. Sposób numer dwa. Salsita, czyli stada syropków i mikstur domowych o przeróżnych, skomplikowanych bądź prostych przepisach. Jedni dają łagodzące syropki, inni przeciwnie. Czosnek każą pchać do nosa, paprykę kajen wdychać, inhalować się czymś, od czego wypływa mózg i oczy. Mikstur cała masa. No i o tym będzie utwór. Jedź, ale salsita, zrób mu sosiku do nosa, do ucha, do czego tam kto chce. A kto będzie śpiewał? Będzie śpiewał człowiek o nazwisku, które jest w pewnym sensie kwintesencją kataru. To nazwisko mogłoby znaczyć katar, gdyby nie to, że znaczy już coś innego. Mendoza. Muzyka.
salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanal. En Catalina me encontraron no pensado la voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontraron no pensado la voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita. Ah, 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 ah. En este cantar profundo, lo que dice mi segundo. En este cantar profundo, lo que dice mi segundo. No hay mujer en el mundo como la que hace el coco. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita. Ah, 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 ah. Con gozo y orgullecido, ah, sus butifarras olorosas, con COVID y orgullecido, sus butifarras olorosas, son la más rica y sabrosa que yo en mi joven comido. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita. Ale salsita, dajcie mu mikstury. Tere, fere, sposoby miksturowe, łagodne czy nie, są równie nieskuteczne jak wszystko inne. I nie chodzi o to, że katar leczony trwa 7 dni, a nie leczony tydzień. To jest bujda. Każdy katar trwa tyle samo. Za długo. Każdy, nawet jak trwa pół dnia, to za długo. Teraz mam takie serię sposobów, które mówią o tym, idź w jakieś miejsce i tam posiedź. Część z nich jest nierealna. W Meksyku się stosuje na katar, idź do szklarni. Wiele osób ma szklarnię przy domu, żeby mieć warzywa i żeby nie marzły nocą, kiedy w górach robi się zimno. W ciągu dnia jest bardzo gorąco, ale nocą potrafi złapać przymrozek i by zmroziło. Więc idź do szklarni, zawieź sobie hamak i tam leż. Aż ci minie. Albo idź do gorzelni. Oni pędzą te kile po domach. To jest legalne. No i jak człowiek sobie hamak uwiesi w gorzelni i wdycha to powietrze, to rzeczywiście pomaga na nos i budzimy się zupełnie inni i nie wiemy, ile to wszystko trwało, ale już jestem zdrowy. No i można też iść do palarni kawy albo do miejsca, gdzie się masowo kawę miele. To mogą Państwo sobie zaimitować w domu, to i tak nic nie pomaga. Moliendo café. Muzyka.
gorzelni najlepiej AA się robi. Nic człowiek nie musi dotykać, żadnej szklaneczki ani nic przyjmować, tylko wisi w hamaku i ta gorzelnia tak nas otula, opatula i przez skórę tam się wchłania tyle, ile trzeba, żeby człowieka wyleczyć. Ale mi państwo piszą tak o cebulach do nosa wsadzanych, to proponuję słoniowi. No i goździki rzuć, tak, rycynum, tam kamforum, wszystko jest, znamy to wszystko. Przejdźmy teraz do takiej kupy zagadnień, a tu jeszcze pani pisze, żeby siedzieć nie w szklarni, tylko w kocu, włożyć nogi w miskę z tak gorącą wodą, jak pan w stanie jest wytrzymać, tam jeszcze dużo soli nasypać, tak, i do herbatek potem pani przechodzi. Mam tutaj piosenkę na temat herbatek, herbatki, napary, ziółka, to jest wszystko jedna parafia. Ale ona się dzieli na podgrupy wzajemnie sprzecznie absurdalne. Rozgrzewające, bo musisz się wygrzać. Obniżające temperaturę, bo musimy troszkę zbić. Z miodem i mlekiem, synku. Przecież miód drapie w gardło i drażni. Nie szkodzi, kochanie, ale dobrze robi na gardło. Mimo, że drapie i drażni, dobrze robi na gardło. Jeszcze ci tam cebuli i miodu i wszystkiego nawrzucam do herbatki. Pij herbatkę, synku. Na katar najlepszy sposób zdradził mi pewien słynny zakonnik. Ja kocham takie listy. Zakonnik z zakonu Bonifratru. Stosuję go z powodzeniem od paru lat i za każdym razem katar. Uwaga, teraz będziemy się wszyscy kulać ze śmiechu, aż nam będą bańki z nosa szły z tego śmiechu. Uwaga, i za każdym razem katar nie trwa dłużej niż 3 dni. No dziękuję pani bardzo za ten sposób. Żeby to był jeszcze taki sposób, którego przygotowanie trwa 3 dni, to byłby skuteczny w 100%. Proszę pani, Państwa, kolejna grupa sposobów, które wszystkie możemy zgarnąć do kubła. Maść tygrysia na skronie i pod nos. Maść kamforowa na plecy, możecie ktoś natrzeć porządnie cały, tak się wyświeżbisz i wygrzejesz i minie. Człowiek cały śmierdzi razem z całym swoim domem i kicha w tym kamforowym powietrzu i już od kamfory to nie wie, czy to jest palarnia kawy, czy gorzelnia. हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला
डाका का तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, पानी धारे गगा बाबा गामा रे सारी नी सारे दानी बाबा दानी सा बाबा दानी सा बाबा दानी सा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। Panie Wojtku, chleb z czosnkiem i po dwóch dniach jest pan jak nowy. Tak panu odpowiem, proszę pana. Chleb z czosnkiem żarłem na dwa dni przed katarem i na dzień przed katarem i w trakcie tego dnia, kiedy katar się zaczynał, gdyż lubię jesienny czosnek i chleb, proszę pana. I jem go w nadmiarze i nic mnie nie obchodzi to, co ta pan napisał w drugim zdaniu, że zapach pozostaje na troszkę więcej. Niech zostaje. Teraz ten mój zapach wącha sobie katar od tyłu. A na stole, czy na szafce przy łóżku, czy w łazience, czy gdzie kto tam trzyma zestaw, Vachos de Colores, właśnie o tym będzie w następnej pieśni, czyli pełen zestaw buteleczek, fioleczek, kapsułeczek, pastylek, kropelek, kolorowe szklaneczki Vachos de Colores, buteleczki, fioleczki, a zza tej barykady wysuwa się życzliwie głowa babci. Wnusiu, to może ja ci postawię bańki. Aquí llevo vasos con sabor.
nadie. Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vajilla y la quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a cuatro y cinco chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. La hilita del corazón, Ramón. La hilita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla. Y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Sabor boricua, arpegio de piano, Don Jorge Milet. Proszę Państwa, na koniec mój sposób na katar. I uwaga, skoro jest taka mnogość sposobów, to znaczy, że żaden z nich nie był skuteczny. I dlatego powstały one wszystkie w takiej wielkiej liczbie, no bo gdyby którykolwiek okazał się skuteczny, to inne by wyparł z rynku, prawda? Więc mogą Państwo wszystkie swoje sposoby wyrzucić do kosza. A mój? Take me back to Jamaica. Słone, wilgotne powietrze, ciepło, Karaiby, słonecznie. Jak wychodzę z samolotu, wyleciawszy z listopadowej Polski na przykład. Jak wychodzę z samolotu na tropikalnej wyspie, zaczynam wdychać to, co Państwo kupują w aerozolu. Sól morska, tak się psiuka do nosa i to trochę pomaga. A jak to wszystko jest dookoła nas, jest ciepło i jest słońce, że aż się kichnie od tego słońca, no to katar mija i przechodzi w euforię.
Take me back to Jamaica, where I were born.